Witajcie moi drodzy w kolejnych legendarnych Let's Playach. W dzisiejszym odcinku URF, nowy tryb, który jak zwykle jest epicki. Ze mną, jak już słyszycie, jest Inu. No cześć. Inu, co sądzisz o nowym trybie? No cóż, zobaczymy. Wydaje mi się, że postacie, które posiadają skille wcześniej się dosyć w miarę ładujące, w tym momencie będą wymiatać. A teraz spróbujemy Udyrem. Właśnie, Inu gra Udyrem, który będzie łaził na wszystkich czterech stacjach naraz. Nawet na 8, jak to dobrze wyjdzie. Natomiast ja z Wayne'em, czyli... Daję radę podobno. No zobaczymy. Natomiast ja z Wayne'em, czyli... Dodam jeszcze, że jestem pod AP. Natomiast on z Wayne'em ciągle... Nie ciągle, po raz pierwszy. No dobrze, no to po raz pierwszy. Ostatnio było kartusem. Ult to 32 sekundy, to jest to. Jak se chcesz. A najlepsze jest to, że tutaj nie ma kosztu many, w związku z czym tym słynnym będę mógł sobie na spokojnie napierdzielać ultem, bez przerwy. Mm-hmm. I jeszcze raz. Dałbyś radę przeciwko LeBlanc? Wiesz co, myślę, że lepiej niż kontra Z, ale zobaczymy. No, ja sobie do niej podejdę, ale jak mnie ściśnie, to wracam do dżungli. Tylko, że gorzej, że... Ty możesz natopać, jak chcesz. Ja mogę wziąć ją. Nie, co się nie idzie. No dobra, okej. Okay. Szkoda tylko, że straciłem trochę expa, ale przeżyję jakoś. Niestety. Gorzej, że Swainem nie na początku nie ma jak farmić. To jest problem, ale... O, shit! Tak sobie nie radzi, nie? No nic, wracam do dżungli. Oj Jezus, jakich pierdol dostajemy. O, widzisz, nawet on to mówi, dobra, okej. Okay. A on wbije się w nas. Czy lepiej cofaj, a ja idę do rządu. Ach, nie wyszło mu. Dobra. Co ja chciałem, to chciałem jeszcze raz. Słuchaj, ten zadzioch sobie tutaj nieprzyjemnie poczyna. Tak tylko mówię, nie? No, tam sobie nieprzyjemnie. Co ty opowiadasz, człowiek? Teraz to już jest okej, ale wcześniej było. I co tego mi dam? Proszę cię bardzo. Idą do ciebie. Widzę, że do mnie idą. No, ale żeś go pogonił. No, teraz oni ciebie pogonią. Ale ta LeBlanc w ogóle się daje obijać minionem, rozumiesz to? No rozumiem. A ty zresztą też. Ale ja ją zabiłem przynajmniej. Dobra. Denerwuje mnie. Szkoda. Jezus, ty od razu musisz miutować, co? A co się będę? Dobra, sobie dobrze jest, mam jednego killa. Jest się czym podniecać. Yep. I mam, wiesz co mam? Rzecz, której na normalnym meczu raczej bym nie złożył na Swainie, ale Hextech na tym to będzie masakra po prostu. Ty nie składasz Hextech, ale nie składaj książki, ej. Demonia. Dlaczego? Zobacz sobie, jaki item jest alternatywą. Z ciekawości i porównaj je. A ja wiem. Ale, no tak, ale... Oba mają 20 tego, a ten mi AP jeszcze jedno. A ten drugi też ci daje AP. I sobie wyobraź, że tamten drugi item dodaje jeszcze ataku. Ale wiesz, jak bardzo swoje nowe jest tak potrzebne. No niby nie, no ale jednak moim zdaniem rewolwer będzie lepszy niż książka. Zobaczymy. LeBlanc. Nie czasem LeBlanc?
Letwę star. Możliwe. Co? Nie, możliwe. O, au. Dobra, to bolało. Tak fajnie móc nie budować na nim manę, nie? Kurde. Mhm. Aż sobie porównam, czekaj. To mi daje 20 wampiryzmu. Tego, dobra, a to mi daje... Nie ma szans, idę do dżungli. Udyr pod apę nie jest w stanie dać sobie tak rady. W sumie, kurde, masz rację. Przeważnie mam rację, zacznijmy. No, tu bym się już nie zgadzał, ale... Dobra, tylko potrzebuję ulta, bardzo. Och, no nie wierzę. Co to było? Dobra, kurde, byle do ulta, byle do ulta. Nie, buciorów nie będę skłaniał, to sobie złożę. Wiesz, że Szako ma ograniczenie co do lalek? Wiem. A Maokai ma ograniczenie co do tych... Sadzonków. Sadzonek. W ogóle, no, do tego trybu muszą być pewne ograniczenia, no, bohaterów, no, proszę cię. Praktycznie każdy jakiś tam, nieduży, bo nieduży, ale jakieś tam ograniczenie ma. Ale cię zasiała spustoszenie. No, zasiała mi solidne. Dobra. To raz. Tylko, że to mi się akurat na LB nie przyda. No trudno. Ona jest swidowana trochę chyba. No, 5-1. Słuchaj, bez tragedii. Tak się farmi z Wade'em. No serio! O-o. W trójkę na mnie wpadli. Idą tu. Znaczy, nie idą, tylko są tam. A to jest gorsza opcja. A ja stoję na ulcie. I nie, to bardzo fajnie. Coś tam. Coś ci nie pykło. Będę bronił tego mida. Jezus Maria. Nie, no ja nie mam pytań o tą LeBlanc. LeBlanc. Wyglądasz jak kupa. Czekaj! Ale cię skopię. Coś tu nie idzie. Nie wiem czemu. Dobra, z adeku dostaję dużo. Może, wiesz co, myślę, że pora na więcej AP. To zawsze skutkuje. Mhm. Też mi się tak wydaje. To jest zawsze dobra opcja. Że pytań odnośnie tej Nidalee też nie mam. Czekaj, serii lajkę złożę, bo na słynie też jest fajna rzecz. Biegać o tym krótku i spowalniasz wszystkich. Ja se skład. Co chcesz? O Jezus, dobra. Ała, ej! Tak oto oznaczony został niedźwiedź. Co zrobiłem? Co? Co ty mi tu mówisz? Uba. Nie.
ciebie, to twoja wina. Co ci? Ratowałem. Ładnie. Czy tak, ze dziocha w jeden na jeden jestem w stanie zgnieść. No to bardzo dobrze. No tak, średnio. Nie mam itemów. Ale będziesz miał. Dobra. Kruczek wymaksowany. Nie będę się cofał. Nie chcesz cofać dawno? Idę na górę. No patrz, jako. Postaw wardę. O kurwa, ale black. Tak na nie wyszło. Ach, nabijesz. Przynajmniej. Miałem nadzieję, że z tym szako jeszcze, no ale... Dobra, relajka jest. Zoniałka zaraz też będzie. Kubuś, nie flejmuj na wizji. Kuba, nie flejmuj na wizji, mówię ci to. Ja tylko piszę. Z2 zbierze od tyłu. No to ich bierze, bo mnie tam nie ma. Jestem zgnieciony. No, myślę, że jest. Boże, czy ci ludzie nie rozumieją, co znaczy chodzić w grupie? Czy ludzie nie robili tego grupowo? Grupowa jest podobno fajna. Nie wiem. Ja nie próbowałem jeszcze. Cześć, Mato. Już tu nie ma. Zobaczyłem Zeda. Złapałem go. I już po Zedzie. O, dobrze. Przyda się Drake. Ja spróbuję zabić coś tam jeszcze. Ja ci cisnę LB-czkę. Luksową. Bijam. Zbijała. Idę też na tego szako. To jest magnesa. To nie. Gdzie on wziął? Boże, nie, tak tak chyba jej coś nie pykło. Chyba tak to. Dzisiaj trochę mnie spami za bardzo. Nie mogę do niej podejść, ale żeby jeszcze nie była w stanie. Ale zjebony, Jezu. Tak, moja. Ja myślę, że początek był ciężki, ale teraz już się odkuwam. Ależ ty stukasz tylko klawiatura. Ajej. Kuś, dlaczego nie lubisz ludzi, którzy cały czas płaczą? Przecież ty też tak robisz. Nie. A mam tego tego zmuszę. Słuchaj, nie gadaj z nim serio, nie ma o czym. Masz rację. Jak to się robiło tutaj? Tak. Pięknie. Dobra. Spoko, 2 trupy, warto było. Uder pod AP, no dosyć dziwny. No i ja go zawsze wolę pod ADS-ko, szczerze mówiąc. Też mi się tak wydaje. Dobra, to teraz... I słuchaj, jest pięknie. Zaraz dokończę jeszcze. Czekaj, ale... Wiatr we włosy. Długą gwardę mi postawił, no. No, oczywiście. Po co?
LB puszuje. LeBlanc. Nie, to Lucem podaje. Pomysł puszowania solo LB jest tak poroniony. Nazywaj rzeczy po imieniu, zdanie. Dobra, czas spierdzielać to. W tym momencie, jeżeli nawet we mnie dwie osoby wbiją, to nie mają w ogóle szans. No to właśnie im więcej na ciebie wbije, tym mniej ma z tobą. No nie przesadzajmy. I aż tak sfidowałem. Kup sobie Zonię. Już mam. No to co się boisz? No patrz w krzaku. Serio muszę wam pomóc z tym zadem. Im, nie wam. Nieważne. Ja bym nie wlazę w jego lalki, powiedziałem. A, już się flashowała. Twardy niczym żółty. Ale ona zrobiła. Kombo LeBlanc, Jesus. Kombo LeBlanc, zastanawiasz się, dlaczego twoje ciało 2000 km stąd. Aż tak źle? No powiem ci tak, miałem 70% życia, wjechała we mnie LB, w ciągu ćwierć sekundy nie byłem martwy. Pozdro. Ale dobra, spoko, zaraz zbuduję odporność na magię. Bo i tak jak najbardziej do buildu mi pasuje berło otchłani i powinna się troszeczkę zacząć martwić. No, czy ta nitka nic nie robi? Nic? O, dobrze. Nie mogę wam zapewnić takiego wsparcia, to chociaż będę poszować. Dobrze. Właśnie. Muszę się jakoś nafarmić. I pobiegam sobie po dżungli. Pięknie. Jak to nie Morena? To jest moja. Dobra, akurat jego. Do Lux nawet nie zarywam. Właśnie nie wiem dlaczego. Do Lux to powinieneś. Nie, bo ona mnie odtrąci i ucieknie. No tak, ja wiem jak chyba, się... Chyba, że jej pokażę ptaszkę. To twój sposób na podryw. Dobrze. No nie! Ja puszuję topa. Jakbyś się przyszedł, to bym nie był obrażony na ciebie. No, zgin. Zgin. No przepadnie. Co za szmata. Wiem, że nie byłbyś obrażony na mnie, ale niestety nie mogę ci pomóc aktualnie. Trudno. Jakoś to przeżyję. Ale ta dosłownie zwiała z 2% HP, no. Nie podobało mi się. Jeszcze tylko dlatego, że mnie wieża biła. 4000 golda, co by sobie kupić? Farmimy jeszcze. Rabada ona. Chyba, że już masz. Nie mamy. Bardzo mały ten. Bo ty tak na hybrydę się budujesz. Ja się buduję pod apel. No to tak trochę. Musiałem mieć jakiś lifestyle, bo mi się nie chce biegać na stacji żółwia. No to sobie złóż ten drugi item z wysytem. Nie wolę starożytnych, tylko mieć pistolet Hextech. Wiem. Ale on ich robi w konia. No. Ja złapię bardzo na sobie. No, masz go. Patrz, uwaga. Szako na topie, broń to. Broń to zawsze. Postaram się. Ajajaj, Jezus, jaki wpierdol dostałem. Teraz... Dobra, prędko wycofka stąd. Nie wiem, czy uda mi się to bronić. Spróbuj. Dobrze, wybroniłeś.
mi się tu bardzo typują. Tak bardzo będzie przykro. No, pięknie. Dalej no, wąt, dalej wąt. Łapią. Jezus no. Zet nam idzie. Też musi, nie? Chodź, na linii się wychilujesz, chodź tu. Dobra, to musisz wyłączyć ptaki, żebym się ja się wychyliło. O, dobra, niewielki masz ten lifestyle. Nie to co ja. Dobra, ale pociśnięte. To się liczy. Ciśniemy tą. Bo ja chwilę wystoję, jak mnie będą bić, więc ciśniemy. Bierze ciśnij, nie przejmuj się. A, dobra, LB to akurat się przejmuje. LeBlanc. Ej, ja mam pomysł, chodzę. Nie wiem, czy wybrałem. Baron? No. Tylko przy okazji się... Przy okazji Blue. Ej, mi się Blue przyda. Ale wiesz, że tej Blue i tak nic nie daje. Ja się chcę tylko wyleczyć na tym. O, to spoko. Mądrość twoja mnie po prostu zastanawia czasem. Nie tego słowa chciałeś użyć, ale... Baronik? Słuchaj, jak pięknie spali. No, zobacz, trzy stancje aktualnie. Pięknie i baronik, dobra. Rób ty części tego Drake'a, co? Bo się przyda piąty, nie powiem. No przecież cały czas go robię. Co ty? Ale dopiero dwa zrobione. No tak, no właśnie tak. Nie miałem okazji. Chyba idę. I jeszcze proszę. Ale zostało zniszczone. Trochę już więcej mam tej glapy. Dobra, niepotrzebnie się dotapowałem. Ale to nie ma znaczenia. Dobrze, w takim bądź razie to. Jak złożę Rabadona, to już... Wow. Poczekaj sekundę. Wow, hej. Oznaczony, no. Szczęście, że to nie słyszycie. Tego... Ale że o co ci chodzi, przepraszam bardzo. Nie, o ten odgłos, jak ci łamią kark? No. O, tu jest szakuś. O, mam cię. Uff. Troszkę dostałem od tej lux. Jak tylko pół HP. LB znowu puszuję. Spożyła mnie ładnie, ale prawie, że nie ma zdrowia. Co to prawie oznacza? No, że ma jakieś 10%. Że nas spuszowali. No, sorry, no sam nie byłem w stanie prawie wybrać. W ogóle, kurde, co jak ten, jak Artur wczoraj cisnął, przedwczoraj. Cisnął Dravenem, 2,5 prędkości ataku, czas odnowienia. Jak później ja z nim grałem, to strasznie lamię. No bo on zawsze lamię, jak z tobą gra. No ale sobie 4 czy 5 ostrzy odpalonych naraz. Jak wiesz, normalnie to jak masz 2, to się cieszysz, a tutaj 4 czy 5. Mówię do niego, stary, ty masz haksy. A tu żadne haksy, to po prostu uj. Gdzie się tepać? Nigdzie. Postaw mi warda. Nie, siedź tu gdzie jesteś. No, czyli w bazie? Nic, jak gdzieś tu siedzę, mogę. Troszkę nie wyszło. Dobra, sam na trzech się nie będę wbijał. Niech ci Gidane pomoże. O, już po mnie. O nie! Znaczy ja jednak potrzebuję odrobinę czasu niestety, żeby ten mój ult zdołał podziałać. Niestety w przypadku Bursta mamy masakrę w duchu nieprzeciwnej. Chcesz co by tu złożyć? Wiem. Oblicze ducha. To mi zwiększy jeszcze
uzdrowienia, miło. Przy okazji anty-AP, więc tam mi będzie biła mniej. Widzę, Zedzio też się rozkręca. Ta nasza dzidałka to jest taka troszeczkę niedojebana, nie sądzisz? Puszczuj. Oj, powinieneś zdążyć. No co ci powiem? Dobra, teraz tu szkoda. Albo w sumie. Zdążę, jeszcze spokojnie. O, LB nie żyje. To już się nikt tam nie zaraził na nas. Pięknie. Ciśnij dalej. Z. Nie zdążę się do ciebie tepnąć. Ale mnie zniszczy. Bez obaw kupiłem spory zastrzyk AP. To dobrze. Lubię spory zastrzyki AP. Tworzy falę ognia zadając pobliskim wrogom 55 plus 160 punktów magicznych obrażeń co sekundę. Phoenix Sense. Lagi zacząłem mieć, nie wiem czemu. Mi się bardzo nie podoba. W mózgu? Dobrze, szako leży. LB. Kurwa. No to... Dobra. Pięknie. Wow. Pięknie. Ult w idealnym momencie. Wchodzę i ciśniemy. No to się biegnę. Dobra, ciśniemy. Co pobiegnę? Puszujemy, to puszujemy, ciśniemy, kurna, póki leżą. Dobra, dalej. Lux sama nie ma szans nic puszować. Ciśniemy, nie przejmować się. Ja bym się jednak przejął. No dobra, czekaj, ja. Won! Dobrze. Bierzcie to, dobrze, bardzo ja dobrze. Tak, ciśniemy to. Dawaj ciśniesz, jeszcze, zdążymy. To jedną chociaż. Patrz, jeszcze wyżyło. Dobra. Ale ta nidała jest useless. Fakt, że ta nidałka bardzo nie daje rady. Ale ładny pusz, nie powiem. Ładnie puśnięte. Tylko żeby teraz. Nie. Tylko że teraz oni mają dokładnie taką. Nie no. Nie do końca, bo u nich Zed i Lux nie żyją. Ale mamy Łódź Konga. Mamy Łódź Konga i Ezreal za chwilę wstaje. Izrael. Więc myślę, że na spokojnie powinniśmy. Izrael spokojnie da radę. Tak, Izrael. Tak. Oczywiście. Ciekawe czy ten, czy eliksir czarnoksięstwa jest wzmocniony. W sensie, że wiesz, no zamiast tam 25 punktów nieuchronnych obrażeń daje 2,5. Nie? Chyba tak. No pewnie tak. Tak trochę, no nie wiem, mam 29k. Raczej 290. Kupujemy eliksir dowódco oblężeń, wiesz? To będzie łatwiej wieżę rozwalić. Łapcie krzaki! A już szaka, już. Łapcie krzaki! On, ja myślę, że on gdzieś w coś nas ktoś ściągnął, nie miło. Patrz, w to łuką się władamy. Może zdaje. Baron, szykuj smajta, o ile masz. Nie mam smajta. No to chuj, no, ale szykuj się. Bo gdyż albowiem baron. Dobrze jest. Poświęciłeś się, ale warto. Okaż trochę szacunku. Okazuję. Samuraj Barona. A się fajnie robi swoim solo Barona, weź.
skończę barona źle i stepnę tylko. I i wygrana. Minionki jeszcze wzmocnione, nawet same spuszczają teraz. Winions! Winionsy, tak jest! I kto jest dobry? My jesteśmy dobrzy. Widziałeś ten kraj? To było zajebiste. Dobra, żegnamy się z wami. Dziękujemy za wspaniałą, emocjonującą, zajebistą grę kruczkiem i żółwio, koto, fenikso, nie wiadomo czym, w każdym razie Ugo i Swain. Żegnamy się z wami, Inu i Oznaczony. Cześć!